Czy coś panią boli, panie Jasiu? Nie, absolutnie. W tle słyszycie muzyczkę, która została wybrana przez panią do zabiegu. Ginekologiczno-położniczy szpital kliniczny przy ulicy Polnej w Poznaniu stwarza pacjentkom możliwość operacyjnego leczenia schorzeń ginekologicznych przy wykorzystaniu małoinwazyjnych technik operacyjnych. Jesteśmy jedynym w Polsce centrum, które posiada certyfikację Center of Excellence, czyli tak zwanego Centrum Doskonałości, które zostało nam przyznane przez największą organizację endoskopową na świecie, ESG. Zabieg, podczas którego obecna była nasza kamera, polegał na usunięciu polipa z jamy macicy. Wykonuje zabieg polegający na zastosowaniu elektroresekcji błony śluzowej macicy. Czyli pacjentka, z którą rozmawiam, co słyszycie w tle, pacjentka w czasie zabiegu rozmawia nie tylko ze mną, potwierdza to, że boli ją na zero. Wykorzystanie tej małoinwazyjnej metody ma też inną zaletę. Brak znieczulenia ogólnego sprawia, że po około 90 minutach od zabiegu pacjentka będzie mogła opuścić szpital i udać się do domu. Chcę to potwierdzić, że dzisiaj będzie pani mogła robić wszystko, co pani uzna za stosowne. Łatwiej mają też sami lekarze, bo do tej pory korzystali głównie ze skrobania jamy macicy, czyli jak podkreśla profesor Wilczak, działali na ślepo. Jest to sytuacja, w której próbujemy w pokoju, w którym jest zgaszone światło, posprzątać, przemieszczając się między meblami. Tutaj zakładamy endoskop, którego średnica jest poniżej 5 mm i przez ten endoskop możemy dostać się do jamy macicy dzięki światłowodowej transmisji możemy obejrzeć wnętrze jamy macicy w doskonałej jakości obrazu i w sposób celowany nie tylko pobrać wycinki, ale usunąć nieprawidłowości. Profesor Maciej Wilczak od lat stara się propagować tę metodę, by wykorzystywały ją także inne szpitale w Polsce, nie tylko te uniwersyteckie. Dlatego przy Polnej operacje są regularnie podglądane przez lekarzy z całego kraju. Ta technika w ośrodkach, w których pracuję, już jest wykorzystywana, natomiast rzeczywiście po takich warsztatach praktycznie z dnia na dzień można te umiejętności przełożyć na taką swoją codzienną pracę. Do metody przekonali się także lekarze ze szpitala MSWiA w Bydgoszczy. Trzeba się jakby tego nauczyć, popracować nad tym, wyszkolić zespół. W związku z tym kilka osób już tu było z naszego zespołu. Teraz jeszcze przyjechałem ja, bo chcemy podjąć decyzję inwestycyjną dotyczącą zakupu. Wszystkie informacje na temat histeroskopii w znieczuleniu miejscowym i sposobu przygotowania się do nich znajdziecie państwo na stronie internetowej szpitala przy ulicy Polnej. Michał Mijalski, Puls Dnia.